dobra, mam wszystkie ozdoby, ozdobię swój pokoik, co ja tutaj mam? O, renifera, dobra, renifer będzie sobie stał tutaj. Drzewko może tutaj, o, ja później muszę baterię dodać. Tutaj położę ten. A to... Nie chce mi się w sumie już właśnie z drzewem trochę. Gdzie są te dekoracje? Tutaj są. Boże, jak co roku cały dom na mojej głowie i te starocie od tylu lat. Zaraz. Koniec, jadę na zakupy kupić nowe. Jezu, Wigilia, za dwa dni jeszcze muszę życzenia złożyć. Z Adą się widziałem 3 dni temu, nie będę do niej dzwonił, wyślę smsa. Wesołych świąt. Jejku, Wigilia już za 3 dni. W tym roku będzie tylko z kilkoma osobami. Muszę podzwonić do wszystkich. Dobra, to w te święta od Mikołaja chciałbym najnowszego iPhone'a 12. Już mam jakieś 11 Pro, to kto to jeszcze w ogóle używa? I chciałbym PlayStation. O, na pewno tak twoje życie wygląda. Boże. O, Synalek coś dodał. Influencer. Dobra, to w te święta od Mikołaja chciałbym najnowszego iPhone'a 12. 17 Pro, kto to jeszcze w ogóle używa? I chciałbym PlayStation. Tak, co jeszcze? Chciałbym 1000 zł. O! Chciałbym nowy komputer, albo w ogóle MacBooka. Boże, kogo ja wychowałam? Mamo, mamo! Może zróbmy pierniki na święta! No to dawaj tutaj, zaraz wszystko przyszykuję i będziemy robić. No dobra, mamo, już to poczekaj, jako coś jeszcze skończę. Dobrze. 1 hour later. Ciasto już jest gotowe. No i już, poczekaj chwilę. Foremki przygotowałam. No hej, ale wiesz co, bo ja tutaj w tej, no nie wiem, czy ty dowiedziałeś tam tej grze, no naprawdę, no. Czy ty chciałeś zrobić te pierniczki, czy nie? Mamo, rozmawiam teraz przez telefon! Daj znać, jak będą gotowe. Dobra, mam garnek. Gdzie ja kurde taką cholerną łyżkę położyłam? Jak zwykle sama wszystko muszę robić, barszczyk, pieruszki, nikt mi nie pomaga. Ale ja sobie jeszcze ten głos muszę wstawić. Mamo, a pomóc ci w czymś? Teraz to ja już nie potrzebuję pomocy, sama wszystko zrobię, najlepiej będzie. Mam lepiej dograć. Co ty jeszcze nie ubrany? Mamo, ale nie, chcę się szykować, jak będzie 5 osób na tej Wigilii dzisiaj, daj mi spokój. Ale mnie to nie obchodzi, nie możesz tego zrobić dla mnie? No mamo, co roku robię dla ciebie. Wstawaj je, ogarniaj się. Do 5 liczę. Już idę. Już tej chwili, bo nie wiem, jak się. No i skończone. Najpiękniejsza gospodyni. Mamo, co mam założyć? Bachol! No i wiesz, kupiłam sobie tę sukienkę, a on mówi... Masz tutaj jeszcze trochę sałatki. Może zrzucę. No tak, i ja mówię, a widziałeś tamtej sukienkę? A on mówi, że nie, o, jedz sobie pierożki. Poczekaj, może chcesz barszczyk? No tak, no mówię ci. Poczekaj, bo ty za mało jesz tych warzyw, przecież to jest sałatka. To same słodycze jest. Czekaj, doniosę pierogów. Dobra, jeszcze doniosłam wam ciastek. Dobrze. Jak tam wam smakuje wszystko? Dobrze, a ty no, może mamuś coś nie, jeść? Nie, wiesz co, nie, ja przyniosę jeszcze barszczyk. Ja nie mam czasu na jedzenie. Ciasto. O, święta, czas i spać. Idę już na żreć. Jezus, jest pierwsza w nocy, a ja jak zwykle wszystko na mojej głowie jeszcze nie dojadają. Kurde, darmo zjady. Po prostu to jest taki syf, tylko ja się tym muszę zajmować, a jutro goście, może jeszcze muszę zrobić sernik, cholera.
się myślę, że kurde nie wiem. Aaaa. Jeszcze jesteś głodniutki? Aha. Mało tam wziąłem do niego ryba. Trzeba, żeby trochę czegoś wziął. Czekoladka! Czekoladka zagryziona tym pierogiem. To już niedługo, słuchajcie. Tak, tak będziemy jeść. Dobra, słuchajcie. Dajcie znać, jak wam się film podobał, jeśli się utożsamiacie z tym, co się tutaj działo i niezbyt dobrze widzę. Ale będzie szykanko w nocy. To teraz kogoś pozdrowimy. No. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pozdrawiamy Daenerys Targaryen, czyli to jest ta z Gry o Tron. Dobra. Też ogląda nasze odcinki. Ale fajnie. Super, że jest powrót do szkoły Chang. Uwielbiam oglądać tą serię, bo zawsze mnie rozśmiesza. Kocham was. Next. W uderze z panią Amelio. Pani Amelia. Ale może nagrałam w uderze, tylko takie bardziej... Delikatnie. Zobaczymy. No, w każdym razie, jeżeli wy chcecie być pozdrowieni, to skomentujcie ten film hashtagiem nastolatek albo rodzic. Zależy, kim jesteście. Na pewno dużo rodziców tam będzie w komentarzach. No i co? No i żegnamy się z wami i życzymy wam wesołych świąt. A Daenerys, ciebie pozdrawiamy i nie spal nas smokami. Bye bye! Bye bye!